W polskiej drużynie nie było takich wątpliwości. Czwórka najwyżej sklasyfikowanych w kwalifikacjach zawodników dzisiaj występuje w drużynie i na ekranach widzimy Stefana Hulę. Bardzo dobry skok Stefana podczas serii próbnej. I świetnie teraz, brawo, fantastycznie. O, wspaniale Polacy, Maciek Kot, 133 metry, przypomnijmy, pierwszych z naszych zawodników. Teraz 136 metrów skacze Stefan, no więc znakomicie. Wczoraj w kwalifikacjach 10 miejsce, dzisiaj w serii próbnej 129, teraz 136 metrów. To jest najdłuższy na razie skok konkursu drużynowego na Wielkiej Krokwi. W dodatku bardzo dobrze oceniony przez sędziów. Wszyscy dali po 18,5 punktu. Wiatr pół metra na sekundę z tyłu skoczni, dodane do noty 6,8 punktu. No świetnie, brawo, brawo. Walczymy, przypomnijmy Państwu, pierwsze historyczne zwycięstwo w konkursie drużynowym na Wielkiej Krokwi, bo do tej pory...